Wczoraj w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie ze znanym pisarzem Andrzejem Stasiukiem. Pisarz opowiadał o swojej nowej książce Wschód. Jest to kolejny esej podróży Andrzeja Stasiuka. Pisarz został ciepło przyjęty przez sztumską publiczność podczas wieczoru autorskiego. No, bardzo fajne spotkanie. Myślę, że Andrzej Stasiuk był zaskoczony liczbą czytelników, którzy tu przyszli, klimatem tego spotkania. Naprawdę bardzo ciekawe, wiele myśli i też opowieści o tym, co inspirowało go do pisania książek, które już wydał, ale też i jakich szuka inspiracji do książek w przyszłości, które napisze. Bardzo lubię książki takie kryminalno-polityczne. Moim taką ulubioną książką jest Ojciec Chrzestny. Też bardzo lubię oglądać wersję filmową. No po prostu lubię tego typu literaturę i filmy. Jest moda na czytanie, widać po tym spotkaniu. Też na przykład obawialiśmy się, uruchamiając nasze kino, czy będą przychodzić mieszkańcy na filmy, no bo mamy kino domowe, mamy filmy w internecie. Jest taka potrzeba, żeby właśnie w taki tradycyjny sposób spotkać się z pisarzem. I nas najbardziej i mnie bardzo ucieszyła deklaracja Andrzeja Stasiuka, że w jednej z książek mały fragment poświęci również Sztumowi. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Stasiuk. Bardzo przyjemnie było, nie bolało. Nie, no fajnie, bo było dużo ludzi i chcieli rozmawiać. No, to są zawsze ciekawe rzeczy, bo ja jestem samotnikiem i mieszkam na odludziu i czasami dobrze jest spotkać czytelników, opatrzeć im w oczy, to człowiek swoje miejsce odnajduje lepiej. Z życia, tylko z życia. Ja nie jestem zbyt inteligentny i nie potrafię wymyślać zbyt wielu rzeczy, więc z tego, co widzę, czuję, słyszę, z zapachów, smaków, z takich rzeczy, z tego się bierze proza w ogóle, ze zmysłowości świata. O, tak bym powiedział. O wschodzie Polski, o wschodzie Europy, o wschodzie, w ogóle o światowym wschodzie. Rzecz się zaczyna gdzieś nad Bugiem na Podlasiu, a kończy się na pustyni Gobi. Ciekawiło mnie to po prostu. Uznałem, że ja byłem w wojsku wtedy i uznałem, że stracę zbyt wiele czasu i po 8 miesiącach zdezerterowałem. I wiedziałem, że pójdę do więzienia. Myślałem, wojsko już znam, to sobie jeszcze więzienie obejrzę, bo to są dla faceta ciekawe sprawy. Zrobiłem to, nie mam do nikogo pretensji. Absolutnie nie. Napisałem pierwszą książkę ważną, to napisałem właśnie o więzieniu. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.